hejka na moim kanale, witam Was serdecznie w ten piękny, wietrzny, deszczowy, odwilżony dzień. No, pogoda jest, słuchajcie, fatalna, więc dzisiaj nie będzie odcinek ze spacerami, z ujęciami, z dronami i tym podobnymi. Króciutki, rzeczowy vloguś dla moich fanów, którzy tak bardzo się wkurzają, że robię za długie przerwy. No, ale wiecie, no tak się nie składało za bardzo, no bo kurde, naprawdę... Czas, ten skubany czas, nie wiadomo kiedy i jak ucieka, no i sami wiecie jak jest. Ja już żyję tym, że za chwilę będzie wiosna i za chwilę naprawdę zacznie się tutaj, wiecie, sezon ogrodowy, sezon tutaj w domu, chociaż nie nastawiam się, od razu Wam mówię, nie nastawiam się na sezon w domu, bo sytuacja jaka jest, wiecie, na świecie i wszędzie, więc... No, nie będziemy się szarpać, nie będę tutaj szaleć i stawać na głowie w nerwach, żeby za wszelką cenę tutaj cokolwiek ruszać. Także czas pokaże. Chciałam podziękować Wam za ostatni odzew pod ostatnim odcinkiem. Poczekajcie, bo Teodor... O Jezu, Teodor, no zachowuj się. Pod ostatnim odcinkiem, gdzie tam w tych 5 minutach starałam się pokazać Wam, jakie zmiany zaszły tutaj w domu. Natomiast oczywiście, że to nie jest całość materiału, który bym chciała i mogła wykorzystać, bo tego było znacznie więcej. Natomiast ja poprzednie materiały niestety po montażu kasowałam. Bez komentarza, słuchajcie, naprawdę. No ale już nauczona doświadczeniem, teraz już wiecie, że mam komputer, mam dyski i no, montuję na komputerze. Także... Teraz już robię to bardziej profesjonalnie, więc mogłam sobie taki chociaż 5-minutowy odcineczek wrzucić. No i bardzo się cieszę z tego, że gromadzę tutaj na kanale takich ludzi, którzy kumają czacze. Fajnie, że rozumiecie, że to nie tylko chodzi o to, żeby, nie wiem, żeby coś zbudować, żeby coś zburzyć, żeby było coś nowego, tylko tu chodzi o coś więcej i cieszę się, że wielu z Was to rozumie, bo często gdzieś tam pojawiają się komentarze, o Boże, o Jezus Maria, wiecie, no nowy by postawić i tak dalej, że to kosztuje i w ogóle, i w ogóle. I chciałabym wyjaśnić pewną sprawę. I uwaga, bo załączył mi się dzisiaj gadany, więc uwaga, uwaga. Chodzi o to, że chyba nikt, kto podejmuje się takiego wyzwania, remontu takiego domu, wątpię, naprawdę wątpię, że ktoś sobie myśli, kupując taki dom, kurde, będzie taniej. Naprawdę uwierzcie mi, że to nie o to w tym wszystkim chodzi. To troszeczkę inaczej wygląda. Ja bym to troszeczkę porównała do jakiegoś hobby, do jakiejś pasji, jaką mamy w życiu. Nie przeliczamy tego na pieniądze, prawda? Nie przeliczamy tego, że, nie wiem, lubimy chodzić po górach, czy nie przeliczamy tego, że, nie wiem, nurkujemy, że... No, masę innych rzeczy, które lubimy robić, za które musimy zapłacić, bo hobby jest drogie. Przeważnie hobby jest bardzo drogie. No ja nie mówię, że ten dom to jest jakieś moje hobby, ale gdzieś tam poniekąd jest to jakaś taka pasja, spełnienie marzeń i tego się nie przelicza. Znaczy przelicza się, ale nie kalkuluje się na pewno w ten sposób, że wyszłoby taniej, bo oczywiście, że nie wyjdzie taniej niż budowa nowa domu i tak dalej. Ja już tam nieraz o tym wspominam, także tak w kwestii wyjaśnienia. Taka zajawka, taki cel życiowy, taki, wiecie, no bo to nie jest tylko kupa cegieł, nie wiem, pustaków czy czegoś. To człowiek, czy budując nowy dom, czy po prostu tutaj remontując taki dom, tworzysz kawałek historii swojej od początku albo kontynuując czyjąś, bo już ten dom stoi. Także no, tyle chciałam powiedzieć. No, a tymczasem, słuchajcie, no przyjeżdżam tutaj. No co? No co mam nie przyjeżdżać? Spodobało mi się i zostaję tutaj na noc. Jest naprawdę ekstra. Wow! Po prostu szok. Myślę, że skończyłam drzwi. Thank you.
proste. Nie jest proste. Tu u góry prawie. Kurde, nie, z góry. No czemu? A? No jak na dole, to u góry nie chcę, no. Udało się? Ha! Ja pierdolę. Nie mam klamki. Teodor, daleka droga jeszcze przed nami. Tam już nie pójdziesz, wiesz? No nic. Musiałam sobie przymierzyć, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Futryna jeszcze nie jest oczywiście zrobiona do końca. No i drzwi jeszcze też nie. Mam dość. Tutaj poszły małe próby czyszczenia cegły. Całkiem nieźle to wygląda. Oczywiście fuga będzie do zrobienia. O, tutaj było tak, a po czyszczeniu jest tak. No cóż, dobrze, że lubię rzeczy niedoskonałe. Tego się trzymajmy. No nie wiem, czy tak do końca w sumie skończyłam te drzwi faktycznie, ale powiem wam szczerze, że jak mi pisaliście, o Jezu, ile cię tam pracy czeka, o matko, jestem amatorzy. Jednak dużo. No ale też faktem, że nie miałam jakiejś weny, żeby tak przysiąść konkretnie do tego i po prostu faktycznie te drzwi zrobić. No ale dzisiaj tak się już sprężyłam. Myślę, że im bardziej teraz jakoś tak będzie taka pogoda sprzyjająca, temperatury, żeby coś jednak porobić, no to więcej się uda. No i sprawa, słuchajcie, może nie najważniejsza, ale dosyć ważna, bo jakiś czas temu, pamiętacie, ogłosiłam konkurs z Gruczniakami odnośnie właśnie piwa, że będzie do wygrania dla 3 osób. No i ja o tym nie zapomniałam, słuchajcie, to nie jest tak, że ja was olałam albo, nie wiem, wyłudziłam komentarze i po prostu miałam was gdzieś. Zwyczajnie jakoś się nie składało, to zapomniałam wrzucić w materiał w jakimś odcinku te rozwiązanie konkursu i tak dalej, natomiast ja w święta, przepraszam, przed świętami byłam na jarmarku w Bydgoszczy właśnie u chłopaków, no i wybraliśmy 3 osoby. Słuchajcie, dotarłam w końcu do Gruczniaka na stoisko na jarmark świąteczny na ostatnie dni. Cicho, bądź tam. A to w ogóle jest Patty z lasu. Przywitaj się. Miś Koralgo z ostatniego live'a na Instagramie. No i tutaj razem z Piotrem wylosowaliśmy 3 osoby, gdzie... Dzień dobry. Muszę obsłużyć. Dobrze, musiałam obsłużyć tutaj klientów. No i w końcu tak, słuchajcie, te 3, że tak powiem, zestawy Gruczniaka, które polecą do was na święta, ale oczywiście już po świętach, no bo przecież musicie mi wybaczyć. Lecą do Natalii Szymborskiej, Michała Jaśko i Małgorzaty Kałas. Także gratuluję. Zgłoście się do mnie tam. Brawo! Brawo, tak, wszyscy wam gratulujemy. Zgłoście się do mnie prywatnie, na maile napiszcie i uzgodnimy szczegóły. Serdecznie gratuluję wam. Tak jak tam wspominam, oczywiście napiszcie do mnie maila, czy tam, nie wiem, na Instagramie się odezwijcie, obojętnie, jakikolwiek kontakt po prostu, czy do mnie, czy do Gruczniaków, whatever. No, byle do wiosny, byle do wiosny. Kolejny odcinek. Ach, no Boże, najważniejsze przecież. Następny odcinek to będzie mega niespodzianka, myślę, dla was. Będzie zupełnie inny niż dotychczasowe moje odcinki, filmy i zresztą będziecie zaskoczeni. Myślę, że bardzo miło. No, a tymczasem dziękuję wam za ten króciutki vlog. Postaram się być bardziej systematyczna, że chociaż takie luźne odcinki, bo wiem, że chcecie, żeby po prostu niekoniecznie musi się coś tam, Bóg wie co, dziać i tak dalej. W każdym razie, no postaram się, naprawdę się postaram. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie do końca. Zachęcam was do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo to bardzo pomaga i wspiera rozwój kanału. Bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie i wszystkim oczywiście wam, którzy
komentujecie, którzy tam zostawicie łapkę w górę i zostawicie mi zawsze jakieś ciepłe słowo. To naprawdę jest dla mnie bardzo ważne i to wszystko. No. Idziemy na kawę. Teodor, chodź. Idziemy na kawkę. Idziemy na kawkę. Tutaj na wiosnę to będzie masakra, słuchajcie. Zobaczcie, co to w ogóle jest. Ja nie wiem. Pamiętacie te kurki? Takie, one się tak nakręcały i tak chodziły i tak dziobały. A były jeszcze takie, pamiętam chyba, że tak się robiło, ona tak kicała i jajka zbierała. Albo niosła jajka. Nie, jakoś tak. Jak przyjechałam, było 5 stopni. Nie 5 stopni, 0 stopni. Teraz jest 13. W sumie po 4 godzinach palenia w kozie. A w ogóle jeszcze, to ostatnio właśnie rozchmieniałam, słuchajcie, no bo zostaję sobie tutaj na noc, nie? No i zastanawiałam się odnośnie tego, że to pomieszczenie, w ogóle cały ten budynek nigdy nie był ogrzewany. Nigdy nie miał żadnego pieca tutaj, no jakby no nic po prostu. No i tak się obawiałam, mówię, że wiecie, jak jednak co jakiś czas tutaj przepalę w tej kozie, żeby było ciepło. Temperatura dobija nawet do tych 18 stopni, mi się udało przecież. No to powiem Wam szczerze, że bałam się, że na przykład będzie taka mocna wilgoć, że będzie się tutaj, wiecie, skraplać po prostu, nie wiem, po szafkach woda, że blaty będą, wiecie, tam wilgotne i tak dalej. Natomiast nic takiego się nie dzieje. I myślałam, że na przykład jak zostanę tutaj na noc, wiecie, że takie odczucie tej wilgoci będzie potęgowało tak chłód, że wiecie, będzie nieprzyjemnie. Natomiast naprawdę, słuchajcie, tu jest sucho, nie ma po prostu wilgoci. Co mnie dziwi, naprawdę mnie dziwi. Nie wiem, nie znam się na tym, ale to dziwne. Teodor, co ty na to? Rozkminki przy kawie. Co ja odpierdalam? Ułożyć drzwi. Kurwa, na zawiasy, no. Przecież to jest proste. To ja nie jest proste. Kurde, nie. Do góry. Fajnie kiedyś tu będzie, nie? Teodor, w domu w piłkę się nie gra. Cię nie przyzwyczajaj.